Witaj, tutaj Ania Aftowicz. Słuchasz afirmacji dla mężczyzn pomagających w budowaniu poczucia własnej wartości. Zaczynamy. Jestem gotowy na głęboką zmianę w postrzeganiu swojej niesamowitej wartości. Świadomie zaczynam dzień tym, co mnie wzmacnia fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Mam swoją poranną rutynę, która pozwala mi z większą energią przeżyć każdy dzień. Mimo że do tej pory skupiałem się na tym, czego mi brakuje, albo czułem, że inni są lepsi ode mnie, bardziej zdolni, przebojowi, pewni siebie, teraz to zmieniam. Chcę dostrzegać to, w czym jestem naprawdę dobry, co umiem robić świetnie, gdzie są moje talenty i akceptować siebie bezwarunkowo. Przestaję ciągle porównywać się do innych. Skupiam się na tym, jaki byłem wczoraj i jak mogę być lepszy dziś. Przed oczami pojawiają mi się wtedy przyszłe możliwe sytuacje, w których mogę być naprawdę pewny siebie. Staję się lepszą wersją siebie każdego dnia. Odnajduję wewnętrzny spokój. To ja kreuję swoje życie i decyduję, co się w nim dzieje. Jestem niezwykle wdzięczny za to, co mam i kogo mam wokół siebie. Świadomie zwracam uwagę na rozpoznanie, co jest prawdą, a co iluzją w moim sposobie myślenia. Prawdą jest, że jestem wyjątkowy i zasługuję na akceptację i szacunek dla siebie właśnie takiego. Uczę się traktować siebie z troską, zamiast wywierać na siebie presję. Lubię siebie. Dobrze się czuję w swojej skórze. Mam mnóstwo energii i mocy. Wiem, za czym tęsknię, czego potrzebuję. Moje myśli kreują moją rzeczywistość. Widzę, jak wiele dobrego wnoszę w swoją pracę, relacje, życie innych ludzi. Odkrywam swoją siłę, odwagę do stawiania czoła wszelkim przeciwnościom. Uświadamiam sobie, czego mi brakuje, co mi przeszkadza, do czego chcę dążyć. Krok po kroku odkrywam siebie na nowo i uczę się rozumieć siebie samego, swoje zachowania i decyzje. Czerpię ze swojej wewnętrznej mądrości. Akceptuję siebie w pełni. Otwieram się na prawdziwe szczęście i spełnienie w każdej sferze, mające źródło w prawdziwym poczuciu własnej wartości. Wiem, co tak naprawdę jest dla mnie ważne i na czym najbardziej mi zależy. Bezwarunkowa miłość do siebie jest bezpieczna i dobra. Docieram do tego, co jest we mnie prawdą i uczę się otwarcie to pokazywać innym. Robię to, co chcę, co sprawia mi radość. Z determinacją dążę do zaspokojenia moich wszystkich potrzeb. Uwierzyłem, że to ode mnie zależy, jak będzie wyglądała moja nowa, lepsza przyszłość. Jestem połączony z tym, co czuję i czego potrzebuję. Zaczynam robić to, o czym marzę. Podchodzę do siebie z wyrozumiałością. Codziennie buduję coraz bliższą relację z samym sobą. Bezwarunkowo siebie akceptuję.
Jestem dla siebie jak najlepszy wspierający przyjaciel. Mam prawo do gorszego samopoczucia. Jestem przecież człowiekiem. Pozwalam sobie na wszystko, co jest we mnie prawdziwe. To naprawdę wspaniałe uczucie. Czuję swoją wartość. Uczę się codziennego pielęgnowania kontaktu z samym sobą. Patrzę na siebie w nowy, wzmacniający mnie sposób. Moje blokady, hamujące nawyki i ograniczenia z każdym dniem tracą swoją moc. Jest we mnie pełna zgoda na to, jaki autentycznie jestem. Czuję swobodę, wyrażając otwarcie, co myślę i co czuję. Gniew, smutek, odraza, złość, zazdrość to naturalne uczucia, które czuje każdy z nas, bez wyjątku. Są niczym złym, niczym dobrym. To dla nas jedynie cenna informacja. Dlatego pozwalam im być, bez odrzucania, ukrywania. Wtedy nieprzyjemne uczucie transformuje się, znika. Antidotum na gniew, żal, zazdrość jest miłość. Jestem otoczony miłością. Dziękuję tym, którym zazdroszczę. Oni pokazują mi, co sam chciałbym mieć, gdzie być, czego dokonać. Już teraz mam w sobie wszystko, czego potrzebuję, by tego dokonać. Jestem dla siebie dobry. Mam w sobie wiele talentów do odkrycia. Przestaję utożsamiać się z tym, co o sobie myślę. Jestem siebie ciekawy i otwieram się na poznawanie siebie na nowo. Obserwuję siebie, swoje myśli, uczucia i doznania w ciele. Przestałem zgadzać się na to, by myśli kierowały moim całym życiem i postępowaniem. Słucham swojego serca, swojego ciała, swojej duszy. Kiedy zauważę ograniczającą mnie myśl, zmieniam ją na taką, która mnie wspiera. Mimo, że kiedyś wywierałem na siebie presję i wciąż próbowałem robić wszystko, by zadowolić innych, teraz już wiem, że najważniejsze jest to, żeby skupić się na swoich potrzebach. Gdy ja będę szczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty, spełniony, to będę mieć więcej empatii i życzliwości dla innych. Oni na tym tylko skorzystają. Zwracam uwagę, by wyrażać siebie, swoje prawdziwe odczucia i intencje jak najwierniej z tym, co czuję w środku. Skupiam się na tym, by każdego dnia wykonywać jak najwięcej czynności, które przychodzą mi z łatwością, które sprawiają mi radość. Kiedy czuję wątpliwość, czy to, co myślę albo mówię, jest naprawdę moje, zadaję sobie pytanie. Od kogo pochodzi ta myśl, to przekonanie? Kiedy to pierwszy raz usłyszałem i od kogo? Przestałem się bać oceny innych. Całkowicie i bezwarunkowo akceptuję to, jaki jestem, czego chcę, za czym tęsknię. Jestem gotowy, żeby wybaczyć wszystkim brak akceptacji mnie, jakiego doświadczyłem w swoim życiu. Lęk przed oceną innych jest tak naprawdę lękiem przed oceną samego siebie. Przestaję się oceniać. Przestaję się krytykować.
Do poczucia szczęścia potrzebuję tylko i wyłącznie swojej akceptacji. W zamian za porównywanie się do innych wybieram postrzeganie siebie i innych jako równych sobie, wartych wzajemnej akceptacji i szacunku. Gdy zdarza mi się porównywać do innych, traktuję to jako świetną okazję do poznawania siebie. Bo jest jakiś powód, czemu wybieram tą lub inną osobę, by się do niej porównać. Wybaczam sobie, uwalniając się od bólu, poczucia winy i wstydu. Wybaczam wszystkim, którzy kiedykolwiek mnie skrzywdzili. Wybaczam sobie, jeśli kiedykolwiek skrzywdziłem kogoś innego. Wybieram wolność i poczucie pełnej niezależności. Jestem w pełni świadomy swoich silnych i słabych stron. Silne strony czynią mnie silniejszym, to na nich się skupiam. Kiedy coś mnie osłabia, zmieniam to, by czuć swoją moc. Moja moc tkwi w umiejętności kontrolowania swojego umysłu. Biorę pełną odpowiedzialność za moje poczucie wartości, samorealizację i szczęście. Przeszłość przestała mieć dla mnie znaczenie. Liczy się tylko to, co tu i teraz. Wybaczyłem sobie przeszłość. Wyciągnąłem z niej wnioski i jestem dzięki temu silniejszy. Odzyskiwanie poczucia własnej wartości jest dla mnie nawiązywaniem kontaktu z tą częścią mnie, która jest wciąż dzieckiem i usłyszała, pomyślała lub poczuła, że jej wartość w jakimkolwiek stopniu zależy od innych ludzi. Dla mojego poczucia własnej wartości najważniejsza jest pełna akceptacja siebie samego, dokładnie takiego, jakim jestem. By wiedzieć, jaki jestem, otwieram się na poznawanie siebie. Wracam do tego momentu, gdy czułem się niekochany, niewidziany, niezaopiekowany, zraniony, i przytulam siebie w myślach. Daję swojemu wewnętrznemu dziecku, czego naprawdę potrzebuję. Bo każde dziecko potrzebuje miłości. A ja mogę sobie tą miłość dać. Traktuję siebie, swoje emocje, potrzeby i pragnienia jako niezwykle ważne. Zasługuję, by się czuć dobrze samemu ze sobą. To, że sam siebie cenię, pozwala innym również dostrzegać moją wartość i mnie doceniać. Mam w sobie wszystko, co jest mi potrzebne, by zrealizować swoje marzenia. Działam mimo strachu. On mi tylko pokazuje, gdzie mam największą możliwość rozwoju. Brak jest we mnie potrzeby udowadniania innym, jak wartościowym jestem człowiekiem i że zasługuję na ich uwagę i miłość. Jestem wart miłości, dobra i szacunku. Bronię swoich poglądów. Jasno się komunikuję. Mówię wprost, kiedy leży mi coś na sercu. Wiem, że ludzie, którzy mnie kochają, to docenią. Mimo, że kiedyś pracowałem ponad swoje siły, udowadniając sobie i innym, na ile mnie stać, teraz jestem mądrzejszy. Skupiam się na słuchaniu siebie i reagowaniu na to, co mi naprawdę potrzebne.
Z każdym dniem buduję swoje poczucie własnej wartości. Jestem niezwykle dumny ze swoich wszystkich osiągnięć. Doceniam siebie za to, kim jestem i dokąd potrafiłem sam dojść. Zawsze mam wybór. Czuję się ze sobą tak, jak się traktuję. Robię dlatego wszystko, by być dla siebie pomocnym. Prawdziwa zmiana zaczyna się wewnątrz. Pozwalam sobie na bycie sobą w każdej chwili swojego życia. Jestem wdzięczny za wszystkie wyzwania, które pozwalają mi być coraz lepszym człowiekiem. Jestem niepowtarzalny. To niesamowite uczucie. Wierzę w siebie i w moją zdolność do pozytywnej reakcji na cokolwiek, co mnie dotyka. Głęboka autentyczność to moja sekretna broń. Jestem autentyczny. Żyję w zgodzie z moimi najważniejszymi wartościami. Jestem spójny. Wiem, że każdy ma w sobie potencjał. Jestem pozytywnym przykładem dla wszystkich, którzy mnie znają. Wybieram bycie sobą w każdej sytuacji. Pozwalam sobie na czucie wszystkich emocji. Pozwalam im przez siebie przepływać. Zawsze mogę na siebie liczyć. Kiedy potrzebuję pomocy, szukam osób, które mi jej udzielą. Odrzucam presję wyglądu, zachowania się w jakiś określony sposób, kiedy wiem, że można inaczej. Tak jak jest teraz, jest dobrze. Jestem bezpieczny. Mam wszystko, czego mi potrzeba. Mam dla siebie czas. Jestem dla siebie ważny. Codziennie pytam się siebie, czego mi teraz najbardziej potrzeba, bym był pewny siebie. Gdy przychodzi do mnie odpowiedź, robię wszystko, by tą potrzebę zaspokoić. Źródłem mojego działania jest głębokie poczucie własnej wartości. Odrzucam wymuszone działanie, powodowane lękiem przed negatywną oceną. Kiedy robię coś dla innych, robię to z miłością, radością, bo tego autentycznie dla nich chcę. Mam prawo do swoich potrzeb. Pozwalam sobie na odpoczynek. Dbam o siebie. Jestem doceniany i odpowiednio wynagradzany za to, co robię. Mam mnóstwo energii i siły życiowej na co dzień. Otwieram swoje serce. Wsparcie pojawia się, kiedy go potrzebuję. Chcę spełniać swoje marzenia. Jestem zdeterminowany. Wybieram kontakt z akceptującymi mnie osobami. Mam wokół siebie osoby, które mnie wspierają. Skończyłem z dostosowywaniem się do wymogów otoczenia. Perfekcja jest iluzją. Odpuszczam sobie dążenie do wymyślonego ideału. Jestem spontaniczny. Jasno wyznaczam zdrowe granice. Kończę z ciągłym biczowaniem siebie, że jestem inny niż chciałbym być.
dobrze się czuję ze swoim ciałem. Pozwalam sobie na odpoczynek, kiedy moje ciało go potrzebuje. Docenianie siebie to mój nawyk. Lubię, jak wyglądam. Wybieram miłość zamiast niechęci. Ufam swojemu wewnętrznemu głosowi. Jestem kochany przede wszystkim dlatego, że sam potrafię kochać siebie. Jestem akceptowany przede wszystkim dlatego, że sam potrafię akceptować siebie. Ważniejsze niż to, co ze sobą robię, jest jak to robię i jak przy tym buduję relacje z samym sobą. Z każdą minutą słuchania tych afirmacji uwalniają się negatywne myśli, a ja zaczynam dostrzegać swoją ogromną wartość. Cieszę się sobą. Robię to, co jest moim priorytetem. Akceptując siebie, jestem bezpieczny. Daję radę. Jestem niezależny. Wybieram relaks zamiast presji. Otwieram się na nowe możliwości. Mam jasną wizję tego, do czego dążę. Mam coraz więcej pozytywnych myśli, wiary i nadziei na przyszłość. Oswajam swój lęk poprzez działanie, które doprowadzi mnie do spełnienia moich marzeń. Rzeczy były trudne, zanim stały się łatwe. Dlatego regularnie wychodzę poza strefę swojego komfortu, by się rozwijać. Zaczynam każdy dzień z pozytywną intencją. Wierzę w swoje możliwości. Moje pozytywne wibracje przyciągają do mojego życia osoby, które są na podobnym poziomie świadomości. Pewność siebie przejawia się we wszystkich moich działaniach. Kiedy daję sobie czas, żeby poczuć siebie i to, czego chcę, staję się naturalnie pewny siebie. Wyrażam po prostu to, co jest prawdziwe we mnie w tej właśnie chwili. Kocham siebie, kocham swoje życie. Codziennie zyskuję coraz większe poczucie własnej wartości. Jestem, jaki jestem. I dobrze mi z tym.